Czym jest bunt? Wydaje się, że termin ten wiąże się mocno z okresem dojrzewania, z wiekiem, w którym podważamy wartości świata, z którym najczęściej się nie zgadzamy. Przeszłość, świat dorosłych, naszych rodziców, zostaje przez nas podważony, staje się negatywnym punktem odniesienia. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam mit o Dedalu i Ikarze. Z wielu względów oczywiście, także przez to, w jaki sposób późniejsza kultura nawiązuje do mitologicznej historii. Bo pewnie znacie choćby obraz Petera Bruegela starszego Pejzaż z upadkiem Ikara. A jeśli nie znacie, to teraz macie chwilę, by sobie ten obraz wygooglować. Jeśli szukacie na nim Ikara, to znajdziecie go jakby w prawej dolnej części płótna, to te nogi wystające z wody. Moim zdaniem jest to przepiękny obraz. Znakomicie pracuje się z nim na lekcjach języka polskiego, na przykład omawiając czy podczas omawiania stosunku innych postaci ukazanych na obrazie do tego, że Ikar tonie. Ale rozgadałam się o obrazie, a chodzi mi o to, że choć najczęściej mit o Dedalu i Ikarze czyta się jako mit o nieposłuszeństwie, albo nie wiem, tak mi się wydaje, że tak się to czyta, bo tak mówią moi uczniowie na zajęciach, i chociaż tak się czyta, to jednak ja czytam go jako historię o buncie młodego człowieka. Dedal wyraźnie wskazał synowi, jakim torem powinien lecieć, a jednak on go nie posłuchał. Podważył decyzję ojca. Zbuntował się przeciwko niej i dlatego musiał ponieść tego konsekwencje. Ikar ginie, ale ginie pięknie, bo wcześniej zażył wolności, być może przeżył coś, za co warto ginąć. Ktoś powie, że umarł głupio, niepotrzebnie, może niehonorowo, ale być może nie zawsze warto iść wyznaczoną, bezpieczną ścieżką. Może czasem należy wznieść się wyżej, by poczuć wolność. Przyznam się wam, że ja sympatyzuję z buntownikami. Ba, staram się nawet tłumaczyć moim uczniom, także jako wychowawca, jak ważnym elementem w życiu człowieka jest bunt. Bunt, który, zwłaszcza wtedy, gdy przeżyjemy go w okresie dojrzewania, pozwala nam lepiej zrozumieć nasze miejsce w świecie, pozwala też lepiej zrozumieć sam świat. Bunt młodzieńczy jest tematem może bardzo przez kulturę oklepanym, może takim w jakimś wytartym, tak rzec można, ale według mnie nie mniej ważnym. Jest on często powiązany z popełnianiem wielu błędów, które przecież także są istotne dla rozwoju. Ikar nie dał się przekonać mądrości ojca. Zbuntował się wobec jego wiedzy i może zrobił głupio, ale on musiał sam popełnić ten błąd. Niestety, ten błąd kosztował go życie, ale też stawka była wysoka. Bo niecodziennie można przecież wznieść się wysoko jak ptak. Upadek zatem musi być bolesny. Do mitu o Dedalu i Ikarze znakomicie nawiązuje takie jedno maleńkie opowiadanie mojego ukochanego pisarza Jarosława Iwaszkiewicza. Może już wiecie, że tego pisarza darzę miłością szczególną. Jakiś czas moich lektur zajęła właśnie twórczość Iwaszkiewicza, a może nawet bardziej jego prywatne zapiski czy dzienniki. I wracając do tego opowiadania, to ono jest moim zdaniem wyjątkowe, choć jak to bywa w prozie Iwaszkiewicza, niewiele się w nim dzieje. Tytuł tego opowiadania to Ikar. Tekst zaczyna się od opisu obrazu Bruegla. Iwaszkiewicz zwraca uwagę na obojętność postaci ukazanych na obrazie wobec śmierci mitologicznego bohatera. Ale to tylko wstęp, bo później pisze tak i tu pozwolę sobie zacytować. Obraz ten przypomina mi się zawsze, ilekroć pomyślę o pewnym moim przeżyciu. Był to czerwiec roku 1942 czy 1943.
Piękny letni wieczór zapadał nad Warszawą, różowe blaski rzucały ozdobne cienie na zniszczone mury, a gwałtowny ruch wszystkich dążących do domów, śpieszących się przed policyjną godziną, aby dostać się do tramwaju, przykrywał tłumem cywilnych ubrań rzadkie już o tej chwili mundury. Gdy się patrzyło w tym momencie na ulice Warszawy, ożywione i piękne czerwcową pogodą, przez chwilę wydawać się mogło, że miasto wolne jest od okupanta. Przez chwilę. Następnie opowiada historię chłopca, nastolatka. Nazywa go w głowie Michasiem. I ten nastolatek idzie przez Warszawę, czytając książkę. W pewnym momencie wchodzi na jezdnię tuż przed karetkę gestapo. Z tego powodu zostaje aresztowany. Narrator nie może uwierzyć po pierwsze w to, że ludzie nie zwracają na całą tę sytuację uwagi, a po drugie, że chłopak straci życie z tak bezmyślnego powodu. I możecie sobie teraz myśleć, to za mało, żeby nazwać go Ikarem. A może to wystarczy? Iwaszkiewicz skupia się na fakcie, że śmierć Ikara na obrazie Bruegla i śmierć bohatera pozostaną niezauważone. Ale może można szukać innego podobieństwa? Może tę książkę, którą czytał chłopiec, możemy postrzegać jako bunt wobec bezmyślnej rzeczywistości? Michaś nie był gotowy na zapłacenie tej ceny, dlatego próbował przekonać gestapowców, że nic nie zrobił, ale to było bezskuteczne. Narrator jest pewny, że rodzina nigdy nie dowie się, co stało się z chłopcem, dlaczego nie wrócił do domu. Z postacią buntownika z pewnością kojarzy się Wam także mitologiczny Prometeusz, czyli dobroczyńca ludzkości. Ten przydomek należy się Prometeuszowi za stworzenie człowieka i za to, że ukradł dla niego ogień z Olimpu. Prometeusz wiedział, że słaby człowiek nie jest w stanie sam sobie poradzić. Dlatego właśnie nauczył go rzemiosła i wykradł dla niego ogień, mimo iż wiedział, no przecież musiał się spodziewać, że spotka go za to kara. Jeszcze dziwniejsze jest to, co później robi tytan. Nie tylko nie przyjmuje na siebie kary, nie, tak kolokwialnie mówiąc, nie łapie się na podstęp Zeusa z Pandorą, ale jeszcze karze Zeusa złą ofiarą, niewłaściwą ofiarą, którą od tej pory będą mu składali ludzie. To tak jakby Prometeusz wiedział, że spotka go kara, więc postanowił z tego buntu uczynić sztukę, poniżając najwyższego z bogów. Właśnie dlatego kara, która spotyka Prometeusza, jest tak sroga. Przykuty do skał Kaukazu musi przeżywać powtarzającą się mękę. Orzeł wyjada mu wątrobę, która następnie wyrasta. Więc Prometeusz cierpi karę za to, że robi coś, co uważa za dobre dla innych. Nie robi tego przecież dla siebie, a dla ludzi, dla swoich dzieci, które nie poradziłyby sobie bez niego. Jest to więc bunt, możemy powiedzieć, rodzica, czyli taki bardzo silny bunt, który nie pozwala na skrzywdzenie osób najbliższych i który sprawia, że jesteśmy gotowi podjąć walkę ze światem, zrobić cokolwiek, byle uratować swoje dziecko. Dlatego myśląc o buncie, już nie buncie młodzieńczym, nie mogę pominąć Jana Kochanowskiego. Kochanowski oczywiście nie mógł zapobiec śmierci swojego dziecka, Urszuli, ale w Trenach widać bunt ojca, też bunt poety, wobec niesprawiedliwości świata, wobec niesprawiedliwości śmierci, wobec dotychczas wyznawanej filozofii czy też moralności. Szczególnie widać to w, jak ja mówię, Trenach środkowych, czyli Trenach od 9 do 11. Może pamiętacie ze szkoły, że Urszula Kochanowska zmarła w 1578 roku. W chwili śmierci miała około 30 miesięcy, czyli pewnie około 2,5 roku. Kiedy dziewczynka umierała, jej ojciec miał 48 lat. Wydawać by się mogło, że był już człowiekiem dojrzałym, którego życie już doświadczyło. W pewien sposób może, że trudno będzie go złamać. Choć może nie zabrzmi to najlepiej, to śmierć dziecka w XVI wieku nie była niczym zaskakującym. Nie umniejsza to oczywiście bólu, który przeżywali rodzice.
Chodzi mi po prostu o to, że zaskakujące jest to, jaki kryzys po śmierci swojego dziecka przeżywa Kochanowski. I widać to przede wszystkim w trenach właśnie od 9 do 11. Może pamiętacie ze szkoły, że Kochanowski jako twórca renesansowy był zafascynowany Horacem, ale też filozofiami antycznymi, przede wszystkim stoicyzmem. I właśnie do mądrości stoickiej zwraca się z goryczą w trenie 9. Utwór rozpoczyna się od charakterystyki mądrości, kończy zaś wyznaniem poety, który stwierdza, że przez lata starał się, nie wiem czy dobrze to powiem, zdobywać kolejne stopnie mądrości, która jednak ostatecznie nie uchroniła go przed cierpieniem. W jednej chwili, w momencie kiedy umarło mu dziecko, poczuł się jak ludzie, którzy nigdy tej mądrości nie zaznali, nie mogli zatem odnajdywać metody w tej mądrości, takiej metody na walkę z cierpieniem. Kochanowski spędził lata studiując filozofie antyczne, antyczną poezję Horacego, a teraz buntuje się przeciwko temu, rzec by można, dziedzictwu, bo przecież nie uczyniło go ono lepszym w tym sensie, że nie nauczyło go tak naprawdę tego, jak radzić sobie ze stratą, z prawdziwym cierpieniem. Zawsze wydaje mi się, że w tym wierszu widzę gorycz intelektualisty, który w swoim życiu zdawałoby się wiele przemyślał, ale kiedy okazało się, że życie powiedziało sprawdzam, to ta wiedza na nic mu się zdała. I mocno bunt Kochanowskiego wybrzmiewa także w trenie 11. Poeta najpierw przywołuje postać Brutusa, by za chwilę podważyć znaczenie wartości takich jak dobroć czy pobożność. Fraszka cnota, mówi Brutus, to samo zdaje się mówić Kochanowski w tym utworze. Poeta gorzko ocenia myślenie człowieka, któremu wydaje się, że rozumie swoje życie. Wszystko przecież może zmienić się w jednej chwili i nic przed tą zmianą, być może także na gorsze, nie jest w stanie człowieka uchronić. Dla mnie najbardziej żałośnie, chociaż nie wiem, czy to jest najlepsze określenie, może lepszym będzie smutno, brzmi ostatni dwuwiersz, gdy poeta pyta: żałości? Co mi czynisz? Owa już oboje mam stracić i pociechę i baczenie swoje? Kochanowski obawia się, że po stracie dziecka traci też rozsądek, jedną z najcenniejszych rzeczy dla myśliciela czy filozofa. Do jakiej granicy musiał dojść poeta, że z jego ust padają takie słowa? I jaka musiała w nim zajść przemiana, gdy w trenie 19 wreszcie godzi się z tą stratą? Ja uwielbiam treny i polecam Wam czytać je nie tylko w kontekście relacji ojciec-córka. Przewrotnie mówię na zajęciach, chociaż nie wiem, to chyba nie jest przewrotne, to pewnie sami mogliście do tego dojść, że no, moim zdaniem ważniejszym bohaterem trenów jest sam Jan Kochanowski. Treny według mnie można zatem czytać jako cykl o intelektualnej podróży. Żałoba prowokuje poetę do ponownego zadania sobie wielu bardzo ważnych pytań. W jego wieku, z jego doświadczeniem, wydaje mi się, że niewielu ma na koncie taką podróż. Może w pewien sposób to piękne, że na takim etapie życia można przeżywać bunt i zwątpienie, że można cierpieć, błądzić i też definiować wszystko na nowo. Jestem pewna, że postacie buntowników niewątpliwie większości z Was kojarzą się z literaturą romantyczną. To oczywiście jest bardzo trafne skojarzenie. Mamy zatem Konrada z trzeciej części Dziadów, który buntuje się przeciwko Bogu i chce od niego rząd dusz, co zresztą wiecie, jeśli czytaliście Wielką Improwizację. I wracamy tutaj do postaci Prometeusza, bo bunt Konrada nazywany bywa buntem prometejskim. Konrad nie chce władzy dla siebie, chce jej dla dobra narodu, na którego czele stanie. Jak Konrad rozumie to dobro, to jest osobny temat. W każdym razie, aby tę władzę zdobyć, podejmuje ten taki bunt przeciwko Bogu, a w buncie tym jest bliski bluźnierstwa, już prawie nazywa Boga carem, ale jak wiecie, wcześniej mdleje. Więc mamy postać Konrada, mamy też Kordiana, z tym bohaterem słowackiego ja zdecydowanie nie wiem, czy to odpowiednie określenie, ale sympatyzuję, po prostu lubię o nim mówić.
Zacznę od tego, że bunt Kordiana widać już w pierwszej części utworu, bo młody bohater stracił przyjaciela, nie może liczyć na odwzajemnienie miłości ze strony Laury, nie odnajduje sensu życia i nie pomagają mu nawet historie Grzegorza, więc buntuje się przeciwko życiu, wobec tego życia i w związku z tym postanawia popełnić samobójstwo. Ten czyn samobójczy z pierwszej części możemy odebrać jako pewnego rodzaju niezgodę na cierpienie. I nie wiem, czy wiecie, to jest taka dygresja, że imię Kordian wymyślił sam Juliusz Słowacki, chcąc, aby było to imię znaczące. Po pierwsze, nawiązał do łacińskiego cordis, czyli serca. Możemy się domyślać, że poecie chodziło o to, że jego bohater ma serce, kieruje się sercem, nie wiem, jest uczuciowy i wrażliwy. To się zgadza, jeśli przyjrzymy się bliżej tej postaci. Bardzo często wskazuje się także na znaczenie słowa kordiała czy kordiak, które funkcjonowało w XIX-wiecznym słownictwie. Słów tych używano na określenie ludzi śmiałych, takich nieustraszonych. Jest więc nasz Kordian z jednej strony człowiekiem wrażliwym, uczuciowym, ale też śmiałym, gotowym do walki. Nie muszę chyba dodawać, że jest to wprost idealny materiał na buntownika. Bunt jest także efektem podróży Kordiana rozgrywających się w drugiej części tego utworu. Bohater przebywa między innymi w Londynie, w willi włoskiej, widzi się z papieżem i wszystko po to, by pożegnać się z dawnymi iluzjami, z przekonaniem o tym, że światem rządzi jakaś moralność. Podróż Kordiana ma być także podróżą w głąb siebie. Bohater ma lepiej poznać siebie i świat. Lepiej zrozumieć wartości, które tym światem rządzą. Dowiaduje się, że najważniejsze są niestety pieniądze, że nie ma prawdziwej miłości, a literatura czy religia to tylko iluzje. Momentem kluczowym, momentem, w którym widoczny jest bunt bohatera, jest jego monolog na Mont Blanc. To wtedy bohater dochodzi do wniosku, że powinien poświęcić się walce o niepodległość. Chce natchnąć ludzi do walki i być niczym Winkelried, szwajcarski bohater. Leci więc na chmurze do Polski i jako podchorąży próbuje przekonać spiskowców do zamachu na cara. Okazuje się jednak, że jego plan ma niewielu zwolenników. Zdecydowaną większość zdobywają zaś ci, którzy nie chcą zamachu na cara. Wobec tego Kordian buntuje się wobec nich i postanawia samodzielnie rozprawić się z wrogiem. Jaki jest efekt, pewnie wiecie. Kordian pada przed komnatą cara Mikołaja I. Na miano buntownika zasłużył też Giaur, bohater powieści poetyckiej autorstwa Byrona z 1813 roku. Postawa tego bohatera będzie jedną z kluczowych postaw romantyzmu. Giaur zakocha się w kobiecie, Leili, która należy do innego mężczyzny, Hasana. Bohater Giaur oczywiście jest typowym bohaterem byronicznym, odczuwającym samotność, odizolowanym od świata, pełnym niezgody na zasady w nim panujące, z taką niejednoznaczną moralnością. Bohater nie chce przyjąć do wiadomości tego, że jego ukochana należy do innego, a kiedy zgodnie z obyczajem zostaje ukarana śmiercią za zdradę męża, celem Giaura jest pomszczenie jej za wszelką cenę. Miłość byronowskiego bohatera nie może się spełnić, jednak zemsta nie daje mu ukojenia. Nie wróci mu przecież życia ukochanej. I bohater wie to od początku, wie, że ten bunt przeciw tradycji, przeciw niesprawiedliwym porządkom nie przyniesie mu ukojenia. Mimo tego nie potrafi postąpić inaczej. Bunt znaleźć możemy także w Nadniemnem. Chodzi mi o bunt Witolda, syna Benedykta, zarządcy Korczyna. Witold ma 20 lat, skończył drugi kurs szkoły agronomicznej, a do majątku rodzinnego przyjechał na wakacje.
Mamy tu oczywiście znany i wielokrotnie występujący w literaturze taki powrót do domu, jednak inny od na przykład powrotu mickiewiczowskiego Tadeusza do Soplicowa. Bo o ile Tadeusz jest zadowolony z tego, co znajduje po powrocie z nauk w domu rodzinnym, o tyle Witold już nie jest. Nie podoba mu się to, w jaki sposób majątek prowadzi ojciec, a dokładnie nie podoba mu się to, w jaki sposób traktuje pracujących u niego ludzi i w jaki sposób traktuje sąsiadów. Praca sprawiła, że Benedykt stał się zgorzkniały i ten słuszny bunt syna pozwolił mu na przypomnienie sobie, co jest dla niego samego ważne, co było dla niego ważne, kiedy był człowiekiem młodym. Nazywam bunt Witolda słusznym, bo to jego działanie właśnie jest słuszne. Właściwie tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że idealizm Witolda jest piękny, bo przypomina jego ojcu Benedyktowi idealizm zmarłego brata Andrzeja. Bunt także nie tylko sprawia, że ojciec Witolda się zmienia, ale pozwala samemu Witoldowi dorosnąć. On już nie jest takim małym syneczkiem, a jest dorosłym mężczyzną, równoprawnym partnerem dla ojca. A jednak ojciec jest mu drogi, tak drogi, że Witold, buntując się przeciwko ojcu, boi się też go zranić. Musi jednak to zrobić, musi się zbuntować, bo czuje, że działanie ojca jest niesprawiedliwe, że to działanie doprowadzi do zrujnowania relacji Benedykta z sąsiadami. I robi dobrze. Przez ten bunt po pierwsze lepiej określa siebie, staje się też kimś innym w oczach własnego ojca, kimś doroślejszym, no i wreszcie pozwala także ojcu przejrzeć na oczy i zrozumieć jego własny błąd. Już w moim ostatnim podcaście wspomniałam nie tylko o Witoldzie, ale także innym moim ulubionym buntowniku, czyli Arturze z Tanga. Czym jest tango, mam nadzieję, że wiecie, że rozumiecie też kontekst czasów, w których ten utwór powstał. Przypomnę tylko, że tango było pierwszym utworem Mrożka opublikowanym po decyzji o emigracji, którą podjął w 1963 roku. Rodzina Artura jest nowoczesna. Jego ojciec, Stomil, jest artystą, jego matka ma nawet kochanka Edka. W związku z tym, że w życiu Artura nic do tej pory nie było stabilne, a jego rodzina w zasadzie jest takim trochę chaosem, nie ma on przeciw czemu się zbuntować. A jak już ustaliłam na początku mojej dzisiejszej wypowiedzi, bunt jest bardzo ważnym elementem kształtującym człowieka. Wobec tej nowoczesności, którą reprezentuje jego rodzina, Artur próbuje się zbuntować przekornie, tak rzec by można, przy pomocy tragedii i tradycji. To pierwsze mu się nie udaje, bo ojciec nie chce zabić kochanka żony, a Artur tak liczy na to, że to się uda, więc Arturowi pozostaje tylko jedno rozwiązanie, ślub z kuzynką Alą. Ma być tradycyjnie, ma być błogosławieństwo babci i wspólne rodzinne zdjęcie. Niestety sam Artur nie dźwiga ciężaru swojego buntu, zaczyna wątpić, a potem nawet sięga po przemoc i terroryzuje całą rodzinę. Teraz to on brata się z Edkiem, taką prymitywną siłą w tym utworze, czyniąc z niego swojego sojusznika. To okaże się dla niego zgubne, bo przecież z ręki tego Edka nasz idealista Artur zginie. Bunt był więc dla Artura czymś nieuniknionym, czymś koniecznym do takiego samookreślenia się. Artur był idealistą, którego w pewnym sensie zgubiły jego własne ideały. Pewnie wiecie, że tych literackich buntowników jest więcej. Można byłoby wspomnieć o Ferdydurkę, można by było wspomnieć o Wokulskim, wreszcie można by było wspomnieć także o Antygonie, jakby to jest jeden z takich częstszych, używanych przez uczniów przykładów na rozprawce. Ale ja chciałabym jeszcze tak na zakończenie dzisiaj opowiedzieć o, czy wspomnieć bardziej o Justynie z Nadniemnem, która jest też jedną z najważniejszych bohaterek, a która buntuje się przeciwko stylowi wychowania
zachowania kobiet we własnej sferze, chociaż trudno powiedzieć, do jakiej Justyna sfery przynależy. Jej sytuacja jest dość specyficzna. W każdym razie Justyna decyduje się na ślub z Janem Bohaterowiczem, wybierając w ten sposób określony styl życia. Justyna nie boi się ciężkiej pracy, nie lęka się także tego, jak jej decyzje ocenią inni, jak zareaguje na to środowisko. Justyna to moim zdaniem przepiękna postać, kobieta bardzo świadoma, która rozumie swoją pozycję w świecie, próbuje uciec od nudy i bezczynności. Tak sobie teraz pomyślałam, że bardzo dobrym przykładem też buntownika mógłby być Antek Boryna, który mógłby występować jako symbol całego pokolenia, które buntuje się przeciwko rodzicom po to, żeby przejąć władzę w Lipcach, ale to tylko wtedy, jeżeli czytaliście całość Chłopów i jeżeli rozumiecie, że jednym z tematów tej lektury też jest właśnie konflikt pokoleń. Ale niewątpliwie buntownikiem jest też bohater, o którym chciałam jeszcze dzisiaj tak króciutko powiedzieć. Jest to Winston z roku 1984 Orwella. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, jak wielkiej odwagi wymagał bunt w Oceanii. I mimo tego, że Winston doskonale wiedział, jakie konsekwencje mogą go spotkać, i najpewniej spotkają, bo bohater w sumie zdaje sobie sprawę z tego od samego początku, to mimo tej świadomości nie potrafił przestać uprawiać takiej myśli o zbrodni. I dlatego właśnie założył dziennik, dlatego zaczął spotykać się z Julią i też dlatego szukał człowieka, który wprowadzi go w szeregi braterstwa. Świat wykreowany przez Orwella to nie jest świat, w którym mogą funkcjonować buntownicy. Partia manipuluje rzeczywistością, potrafi dowolnie modyfikować przeszłość, ogranicza ludzi, wymaga od nich podporządkowania i wyraźnie kontroluje nawet sferę prywatną życia obywateli. Łatwo więc już na początku czytania tego utworu wyobrazić sobie, jaki los czeka wszystkie jednostki, które nie zechcą się podporządkować. Wreszcie taki los spotyka Winstona. Ostatecznie przecież bohater trafia do Ministerstwa Miłości. Możecie więc zapytać, czy było warto? Moim zdaniem tak, było warto. Dla tych kilku chwil wolności, dla tych kilku chwil prywatności, takiej możliwości poczucia się, nie wiem, najprościej mówiąc, po ludzku. Bo przecież życie w tak jałowej rzeczywistości i tak nie ma żadnej wartości, więc czasem bunt jest jedyną drogą, którą możemy wybrać, aby zachować to człowieczeństwo. I z tym Was zostawiam. Warto zbuntować się nawet wtedy, gdy nasz bunt skazany jest na porażkę. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Zachęcam do samodzielnego poszukiwania literackich buntowników i do usłyszenia.